Dzień dobry, witam, kłaniam się bardzo nisko, Kamil Cebulski z tej strony, z Markiem tutaj, dopiero co się połączyliśmy i już dyskutujemy o tych podatkach, o ładzie, o nieruchomościach i co, bo lubimy chyba te tematy, co? Jak najbardziej. Dokładnie, cześć. Dokładnie. Moi drodzy, Marek, mistrz podatków. Takiego bloga prowadzę, tak. mistrzpodatków.pl. Mistrz podatków, to tak muszę ci powiedzieć skromnie. No coś mamy razem ze wspólnikiem Grześkiem Grabowskim, z tymi mistrzami, bo Grzesiek prowadzi bloga wynajmisz.pl i ja prowadzę bloga komplementarnego dla przedsiębiorców mistrzpodatków.pl. Dokładnie. A czy właśnie, to mnie ciekawi, że czemu powiedziałeś, że to jest blog dla przedsiębiorców mistrz podatków, a nie blog na przykład, nie wiem, dla doradców podatkowych, dla księgowych. Tak jakby, wiesz, przedsiębiorcy to byli kojarzeni z tymi, co się muszą znać na podatkach. Tak, muszą się znać. Podatki są przecież elementem rachunku zysków i strat. Tak samo jak zysk też jest. Zysk jest stratą w przedsiębiorstwie. Zysk mamy albo netto, albo brutto. No, jak nie ma zysku, to jest strata. Jest albo zysk, albo strata. Dokładnie, dokładnie. W każdym razie, odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego dla przedsiębiorców? Mój wspólnik Grzesiek Grabowski pisze dla nieruchomościowców na swoim blogu wynajmisz.pl. Głównie o podatkach. Jak zaczęliśmy współpracę, to bardzo mi się spodobała tematyka finansowa podatkowa, bo finansowa już dużo wcześniej. I nie tylko z punktu widzenia inwestora w nieruchomości, ale również z punktu widzenia przedsiębiorcy. Sami jesteśmy przedsiębiorcami, więc chcemy pisać dla przedsiębiorców, dzielić się tą wiedzą podatkową, bo wśród przedsiębiorców niestety znajomość podatków nie jest na najwyższym poziomie i chcemy, żeby jak najwięcej wiedzy przekazywać przedsiębiorcom o podatkach, no bo zysk netto właśnie w dużej mierze zależy od tego, jakie wysokie podatki płacimy. Niestety, niestety. Dobrze, Marku, no to opowiedzmy, może skoro wiemy, czym się zajmujesz, co robisz. Mistrz podatków sobie w goglach wyszukacie. Jesteś doradcą podatkowym, jakieś certyfikaty księgowe masz, jakieś takie cuda. Ale skąd się to u ciebie wzięło? Nie wiem, kończyłeś maturę i myślisz sobie, a to ja może bym skończył podatki i został doradcą podatkowym? Czy jak to było? Wbrew pozorom, podatkami zajmuję się tylko od 6 lat. To ja skończyłem. To kawał czasu. To jest on, wiesz, całe rządy PiS. Ale po studiach pracowałem w międzynarodowych korporacjach i z podatkami nie miałem za wiele wspólnego. Studia też nie kończyłem, studiów podatkowych. Kończyłem ekonomię i finanse międzynarodowe. Zainteresowanie podatkami natomiast już miało miejsce, kiedy tata prowadził firmę i ja byłem może w 7., 8. klasie podstawówki, może w liceum i pamiętam, jak odliczał VAT od samochodu, od paliwa i tłumaczył mi te mechanizmy. I wtedy zainteresowałem się bardzo podatkami. Następnie poszedłem na studia, skończyłem ekonomię i finanse międzynarodowe. Czytałem też książki Kiyosakiego i nie tylko o finansach. I poszedłem pracować do korporacji. W korporacjach wiedziałem, że to nie jest moja przyszłość. Czemu? No tam jest dużo finansów, dużo Excela, można sobie patrzeć w różne przepływy finansowe i tak dalej, nie? Chciałem być przedsiębiorcą. W korporacji wykorzystałem zdolność kredytową i kupiłem pierwsze nieruchomości na kredyt. Okej. I do kontroli, czy do czynności sprawdzających wezwał mnie Urząd Skarbowy. O. I w taki sposób natrafiłem na książkę Grześka, bo chciałem się do tych czynności sprawdzających przygotować, więc kupiłem w sieci e-booka mojego wspólnika Grześka Grabowskiego Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Przeczytałem całą książkę, jeszcze miałem jakieś pytania,
i umówiłem się do Grześka na konsultację. W międzyczasie załatwiłem tę sprawę w Urzędzie Skarbowym pomyślnie, ale i tak z Grześkiem te konsultacje odbyłem, najpierw jedną, potem drugą, bo mnie temat bardzo zainteresował i podczas konsultacji księgowałem na kontach TO-owych. Amortyzacje, odpisy amortyzacyjne księgowałem i Grzesiek zapytał się mnie, czy jestem księgowym. Powiedziałem, że tak. I wtedy Grzesiek zaproponował mi współpracę. Na początku przez rok współpracowaliśmy, no a potem już zostaliśmy wspólnikami. I od 2015 roku jako wspólnicy razem rozwijamy nasze biuro rachunkowe. W 2019 roku powstała spółka doradztwa podatkowego, a teraz jeszcze aktywnie zajmujemy się szkoleniami i właśnie do tej pory w ramach wynajmistrza działaliśmy na gruncie osób, które czy szkoliliśmy, obsługiwaliśmy księgowo i podatkowo osoby, które inwestują w nieruchomości. I w międzyczasie w 2020 roku właśnie powstał blog mistrzpodatków.pl po to, żeby też nakierować się na przedsiębiorców nie tylko z branży nieruchomości. Czyli taka trochę ekspansja poprzez zwiększenie, może albo inaczej, drugą specjalizację, tak? Nie tylko podatki w nieruchomościach, bo szczerze powiedziawszy, ja też nie jestem głupi, jeżeli chodzi o podatki. Może od kiedy nie jestem jakimś super aktywnym członkiem zarządów, to nie śledzę tych informacji, które się na bieżąco zmieniają, ale zawsze jak się ktoś mnie prosił o konsultację jakąś podatkową, co ja myślę, jakbym zrobił i mówił, że tam są zaangażowane jakieś nieruchomości, to ja mówię, nie, to ty idź do kogoś, co ma nieruchomości, bo tam, jak już są jakieś nieruchomości, to tam jest tyle różnych wyjątków od wyjątków, że VAT taki, ale jak to jest nieruchomość taka, kiedy remontowana, i mówię, nie, na tym nie dotykam się. Jak są nieruchomości, to jest w ogóle oddzielny dział doradztwa podatkowego. Tak, rzeczywiście podatki związane z nieruchomościami mają wiele przepisów szczególnych. Są bardzo specyficzne, zawiłe i dlatego też taki sukces odnieśliśmy, rozwijając nasze biuro, potem spółkę doradztwa podatkowego, szkolenia, bo na tych nieruchomościach się po prostu znaliśmy, a wielu księgowych odpychało od siebie ten temat. Jasne. Ale ty trafiłeś do tego doradztwa podatkowego przez nieruchomości, czyli wcześniej chciałeś sobie budować karierę tam powiedzmy po studiach czy w trakcie studiów. Taka kiosakowska droga, zrób zdolność, kup trochę nieruchomości, wynajmij i tak dalej. I to był twój plan na życie, kariera w korporacji i inwestowanie w nieruchomości. To nie był mój plan na życie, tylko że jak wróciłem z Francji do Polski, bo ja we Francji studia kończyłem, to chciałem być przedsiębiorcą. Jednak nie znalazłem jeszcze jako młody chłopak niczego dla siebie tutaj w przedsiębiorczości, dlatego pracowałem w międzynarodowych korporacjach, bo znałem języki i szukałem cały czas czegoś, jakiegoś biznesu, pomysłu na biznes i w międzyczasie nie zasypywałem gruszek w popiele. Kupiłem nieruchomości na wynajem, zainteresowałem się najmem i jak Grześka poznałem, to właśnie pomyśleliśmy o tym, żebyśmy byli partnerami biznesowymi i rozwijali wspólnie wtedy biuro rachunkowe, a teraz już de facto 3 biznesy razem prowadzimy, taka była ścieżka. No bo Grzesiek wynajmistrza założył, klientów miał coraz więcej i sobie nie radził. I ktoś musiał przyjść bohatersko rozwiązać te problemy związane z bólami wzrostowymi. No powiedziałbym, że razem sobie super radzimy, uzupełniamy się. Właśnie niezwykle się uzupełniamy, bo jesteśmy zupełnie inni. I ja mam inne silne strony i Grzesiek ma inne silne strony i niesamowicie tutaj działa efekt synergii. Dokładnie, ale skończyłeś te studia bardziej w kierunkach właśnie księgowych i tak dalej. Z tym sobie nie radzisz? Nie, księgowych. Nie? Finanse? Ogólnych ekonomia i finanse międzynarodowe. No dobra. Właśnie to nie była księgowość, to nie były podatki. No dobra, ale
skończyłeś takie studia, potem zainteresowałeś się tym biznesem, powiedziałeś, że księgować umiesz i tak dalej, to skąd taka ambicja do tego, żeby zostać doradcą podatkowym, żeby te różne certyfikaty pozdobywać? Przecież tak troszeczkę ja jakby ta decyzja o studiowaniu tak była nietrafiona i tak trochę szkoda tych chyba lat na ekonomii i tych finansach. No może finanse to tam trochę się przydadzą, ale wiesz, no ja lubię dalekosiężnie planować i wszelkie kroki, jak ktoś robi jakiegoś takiego pivota, to się zastanawiam, czemu akurat ktoś zmienił sobie tą zaplanowaną drogę na życie? To nie powiedziałbym, że to była decyzja nietrafiona, bo chciałem się uczyć o finansach i stąd też wybór studiów ekonomicznych. Jako młody człowiek jeszcze tego nie rozumiałem, że szkoły nie uczą przedsiębiorczości, nie uczą inwestowania, nie uczą radzenia sobie w świecie, zwłaszcza w świecie finansów. Nawet na studiach ekonomicznych, pamiętam we Francji, na ćwiczeniach z mikro czy makroekonomii jeden z magistrów czy doktorów powiedział o takiej zależności ekonomicznej. Im więcej ludzie dostaną podwyżki, jak będą więcej zarabiali, to o tyle więcej wydadzą, bo nie mają tendencji do oszczędzania. I taka jest zależność. Zarabiasz więcej, wydajesz o tyle samo więcej. A jak czytałem Finansowego Ninja Michała Szafrańskiego, to przecież tam był poruszony temat inflacji kosztów życia. I prosta wskazówka. Zarabiasz o 1000 więcej, to wydaj 500 więcej, ale drugie 500 zachowaj. Naucz się oszczędzać. I wtedy byłem tak zszokowany na tych zajęciach z ekonomii, że człowiek inteligentny, wykształcony, mówi o takich zależnościach. Bardzo byłem wtedy niezadowolony, wręcz byłem zawiedziony, bo wydawało mi się wtedy, że idę po to na ekonomię, żeby kiedyś osiągnąć wolność finansową, żeby nauczyć się, żeby zdobyć wiedzę o pieniądzach. A tu słyszę takie bzdury, że jak będę zarabiał więcej, to mam wszystko wydać i skonsumować. A przecież to nie jest droga do wolności finansowej. I wtedy lampka mi się zaświeciła. Oczywiście ukończyłem studia. Też fajne to było doświadczenie, bo te studia były za granicą. I po powrocie do Polski wróciłem do lektury Kiyosakiego i innych autorów, którzy właśnie pisali na temat rozwoju osobistego czy wolności finansowej. I pracując w korporacjach cały czas szukałem rozwiązań, żeby w końcu zostać przedsiębiorcą, żeby zainwestować w nieruchomości i kropla drążyła skałę. I tak właśnie się stało, że te nieruchomości nabyłem, następnie dołączyłem do Grześka i rozwijaliśmy razem biznes. I potrzebne ci były kompetencje już inne, tak? Czyli podatki, doradztwo, licencje i... Natomiast właśnie fajnie, że zapytałeś o tego doradcę podatkowego, bo ja doradcą podatkowym zostałem w 2019 roku, czyli 2 lata temu, dokładnie jutro, bo dzisiaj nagrywam, dzisiaj jest 30 września, a ślubowanie miałem 1 października 2019 roku. Jest ślubowanie na doradcę podatkowego? Tak. Ale takie wiesz, takie oficjalne, że ci takim, nie wiem, wielkim ołówkiem albo wielkim kalkulatorem po ramieniu, a ty mówisz, ślubuję, nie wiem, być super doradcą? Takie oficjalne, taka ceremonia? Tak, wygłasza się rotę. Jest rota ślubowania. I się ślubuje, że się będzie doradzało zgodnie z prawem, że zachowa się w tajemnicy wszelkie fakty,
o których się dowiedziałem w trakcie wykonywania zawodu. Tak, to jest. A to nie wiedziałem. To nie wiedziałem, wiesz, to bo kiedyś rozmawiałem z jednym Ukraińcem, który tutaj w Polsce już ładnych lat mieszkał, już się zadomowił i tak dalej, i tak dalej. No i już został Polakiem, znaczy w tym sensie, że sobie obywatelstwo wyrobił. I on się, wiesz, spodziewał właśnie, że to będzie jakaś taka wiesz, ceremonia, taka uniosła, prawda, że ktoś mu pogratuluje, jakieś takie. Kazali mu przyjść do urzędu, dostał jakąś paczkę, pokwitował, dziękuję, do widzenia. I bez żadnych ceremonii, bez uroczystości i tak. A to miłe, że jeszcze się kultywuje takie tradycje. Tak, bardzo, bardzo podniosła była atmosfera. Jest ślubowanie. I właśnie pytałeś, dlaczego, po co mi to? Nie wiem, czy wiesz, ale w ubiegłym roku chyba było kilkaset wniosków skierowanych do prokuratury. Ponieważ księgowi, którzy nie mają... Tak, była wojna księgowych z doradcami podatkowymi, bo doradcy podatkowi zaczęli się denerwować, że ci księgowi przecież doradzają. Tak, wykonują czynności doradztwa podatkowego. Ja bardzo lubię doradzać przedsiębiorcom, czy to na gruncie podatków, czy na gruncie finansów. Lubię to, tylko wiedziałem, że jeżeli chcę to robić, to muszę mieć uprawnienia. I miałem, i oprócz tego, mimo wszystko, mam coś takiego w sobie, że chciałem zdobyć ten tytuł, żeby mieć prestiż. Bo dla mnie oprócz umiejętności biznesowych, oprócz inwestycji, oprócz wiedzy o pieniądzu, też ważny jest tytuł. Więc chcę mieć jedno i drugie. I osiągnąć wolność finansową, i mieć wykształcenie. Jasne. I tytuł doradcy. Chciałem mieć tytuł doradcy podatkowego. Taką miałem potrzebę, więc no, oprócz tego. Tak rynek działa, prawda? No, gdybyś się temu nie poddał, no to jakieś tam karabiny mogłyby cię do prokuratury donieść i można byłoby mieć problemy z tego powodu. Niestety tak jest. Pewnie byśmy chcieli, żeby to wszystko było uwolnione i nikt nie robił problemu za to, że ktoś drugiej osobie doradza, no ale. Ale trudno, żyjemy w takim świecie, a nie innym. I muszę ci powiedzieć, że z tym biznesem doradztwa podatkowego, z tym wyjściem poza doradzanie w nieruchomościach, chyba trafiliście na najbardziej złoty okres w dziejach Polski, jeżeli chodzi o doradzanie, czyli rządy PiS-u i kolejne podatki, kolejne utrudnienia. Jak do 2017 rośliśmy na liście wolności gospodarczej, tak od tego momentu regularnie spadamy, jest przepisów coraz więcej, konferencje prasowe to jest źródło prawa już, wszystko się zmienia. Moja księgowa powiedziała mi, że średnio jej cały zespół, tam kilku osób, każda osoba średnio szkoli się 44 godziny w miesiącu. Jedna osoba, to jest ponad tydzień, ponad 1/4 czasu to są jakieś oficjalne szkolenia po to, żeby nadążyć nad tym, co się dzieje. I wbiliście się w trend, muszę powiedzieć. Tak, dokładnie. Wstrzeliliśmy się w moment. To prawda, a prawo podatkowe jest gałęzią prawa, która najbardziej dynamicznie się zmienia i tutaj zmiany zachodzą niezwykle szybko. I żeby nadążać za tymi zmianami, to naprawdę trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na zdobywanie informacji, co się w tym prawie, w tych przepisach zmienia i jak to działa. I później oczywiście, żeby dobrze doradzić klientowi, to trzeba wiedzieć, jaki skutek ma ta zmiana, czy jakiś przepis na biznes danego klienta. Potem to już jest łączenie faktów. Zawsze też lubiłem łamigłówki, układanki i to mnie pasjonuje, że mając wiedzę podatkową, widząc sytuację, jaką ma klient, to żeby mu to dopasować jak puzzle. I wtedy doradca podatkowy staje się de facto doradcą biznesowym.
Też, no bo jeżeli głupi VAT to jest 20-kilka% i dochodowy 19%, no to jakby nie patrzeć, te podatki to 1/3 w ogóle całego biznesu, więc to jest całkiem spora dziedzina. No dobra, ale może wróćmy, zaczynasz doradzać, zaczynasz konsultować, zaczynasz przedsiębiorcom tłumaczyć, że może by z tej działalności na spółkę, ze spółki na działalność, może by to zmienić, tamto zmienić. Z czym najczęściej ludzie, że tak powiem, nie wiem, mają problem albo czego nie rozumieją, gdzie popełniają błędów najwięcej, albo mają coś takiego, że albo ja zawsze myślałem, że to jest takie trudne, a to jest takie łatwe. I masz jakieś takie tematy, które już wiesz, do znudzenia powtarzasz w co trzeciej konsultacji, bo akurat z tym jest problem? To ja może będę bazował na szkoleniach, ze względu na to, że jako doradcy podatkowego obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, to ja może po prostu będę mówił o uczestnikach szkoleń. Tym bardziej te szkolenia też bardzo fajnie, że je prowadzimy, ze względu na to, że nie mam na tyle czasu, bo doba ma tylko 24 godziny, żeby dać każdemu, kto potrzebuje konsultacje. A jak robimy szkolenia, to możemy je zrobić dla wielu osób, wtedy też więcej osób skorzysta. Natomiast nie oszukujmy się, wiadomo, że na konsultacji indywidualnej bardziej się skorzysta niż na szkoleniu, ale na ile potrafimy tej wiedzy na szkoleniach przekazywać, dawać wartość ludziom, to dajemy. Zwłaszcza, wiesz co, proszę, tak ci wejdę w słowo. Ja taki, no bo tak, szkolenie, czy tam jakiś tekst, który sobie na blogu można napisać, czy nawet przeczytać u ciebie, czy u mnie, bo wcześniej też więcej blogowałem, to jednak ja mam taki przypadek, gdzie od którego w ogóle zacząłem cedzić słowa, które mówię tak do tłumu, w takim sensie, że nie bezpośrednio do danej osoby, tylko że to jest jakaś taka informacja masowa, co prawda przeczytają 20 osób, tak? Na takim szkoleniu czy 50, ale wtedy trzeba uważać. Wiesz, co człowiek zrobił? Ja mówię w bardzo prosty sposób, że jak masz spółkę i ta spółka ma samochód, a ty masz garaż, no to możesz ten garaż wynająć w spółce, żeby no, zapłacić 8,5%, a spółka nie zapłaci 19% i dywidendy tam nie zapłaci. Bardzo prosta rzecz, prawda? Co drugi przedsiębiorca tak robi, a pozostała część nie wie, że tak można, tak? I to jest najzwyczajniejsze, no bo samochód musi gdzieś spać, nie? I człowiek usłyszał ode mnie tylko i wyłącznie taką informację, po czym się do mnie za rok zgłasza, że mu źle podpowiedziałem, bo on wynajął ten garaż za 2000 zł miesięcznie, czyli zawyżył stawkę rynkową i to pięknie w górę i wiesz, i miał do mnie pretensje, że przekazałem jedną informację, a nie przekazałem 3 milionów różnych punktów, które chyba się wydają każdemu normalnemu człowiekowi za oczywiste, że nie robimy sztucznie zawyżonej 10 razy ceny, prawda? No tak. Ale nie może mieć do ciebie pretensji, bo ty nie wykonujesz czynności doradztwa podatkowego. To, co ty napisałeś, to była publicystyka. To nie było doradztwo. Więc znaczy, nie może do mnie mieć pretensji w sensie prawnym, tak? No ale jakby nie patrzeć, no skoro miał te pretensje, no to je ma. No to na pewno był jakoś zawiedziony tym, że informację zdobytą gdzieś tam na blogu połączył ze swoją marną znajomością przepisów i w ogóle jak system działa, tak? I sobie wymyślił kreatywnie, jak zaoszczędzić pieniądze. To powinien jeszcze to skonsultować z doradcą podatkowym. Najlepiej. Tak, bo tutaj otrzymując taką informację, okej, wszystko jest fajnie, można tak zrobić, wynająć garaż, płacić 8,5% jako osoba fizyczna, spółka ma koszt, ale załóżmy, że on byłby czynnym podatnikiem VAT. Nawet jakby wynajął w ramach najmu prywatnego ten garaż spółce, to i tak musi doliczyć VAT. Albo mieszkanie by wynajął na biuro, analogicznie, musi doliczyć VAT. I wtedy
Jeżeli spółka jest zwolniona z VAT-u z różnych przyczyn, bo na przykład spółka ma obrót do 200 tysięcy, albo spółka ma flipy na rynku wtórnym bez wyposażenia zwolnione przedmiotowo z VAT, to wtedy sobie tego VAT-u od wynajmu garażu czy biura nie odliczy. Jest i ogólnie jest w plecy. Natomiast jeżeli ktoś podejmuje takie decyzje, to warto, żeby przed ich jeszcze podjęciem, przed podpisaniem stosownych umów, skonsultował się z doradcą podatkowym. Dokładnie, dokładnie. No ale wracajmy do tego mojego pytania. Co tam takiego najczęściej ludzie nie zauważają w tych podatkach? Kiedyś to było tak, że nie zauważali tego, że jest indywidualna stawka amortyzacyjna i dla mieszkań do 10%. Wystarczyło mi jeszcze. Te przepisy obowiązują. Jeszcze Polski Ład nie wszedł, nie wiemy w jakim stanie, w jakim kształcie te przepisy wejdą w życie. Więc na obecny stan prawny z najmu prywatnego można się rozliczyć albo ryczałtem, albo na zasadach ogólnych. Tak. Na zasadach ogólnych ludzie często nie wiedzieli, że można księgować w koszty amortyzację. Tak. I Grzesiek, jak napisał ten swój poradnik, to uświadamiał ludzi. Właśnie na różnych szkoleniach, wykładach uświadamialiśmy ludzi, że mogą zminimalizować albo nawet wyzerować podatek, albo w działalności gospodarczej zbudować tarczę podatkową dzięki tej wysokiej amortyzacji. Jeszcze też dzięki innym kosztom, na przykład odsetkom od kredytu, zakupowi wyposażenia. To było bardzo częste. Później przyszedł temat podnajmu. To w podnajmie też tam był okres, że jak właściciel wynajmował temu podnajmistrzowi, to było zwolnienie. Potem nagle się zmieniła praktyka interpretacyjna, owatowali. O takie rzeczy pytali właśnie, jak rozmawiać z właścicielem, żeby wpisywać do umowy kwotę brutto, a nie netto, żeby ewentualnie ten VAT, jakby się zmieniła praktyka interpretacyjna, nie obciążył podnajmistrza, tylko ewentualnie właściciela, żeby podnajmistrz zadbał o swoje interesy. W zakwaterowaniu tak samo, że transakcje kartą, to płatności, to jak się płaci kartą, jest potrzebna kasa fiskalna, jak rozliczać import usług w przypadku Airbnb, Booking.com, jak jest podnajem taki turystyczny, że w wynajmowanym mieszkaniu właściciela ten podnajmistrz świadczy usługi zakwaterowania. To wiele osób nie wiedziało, że właściciel wystawia w stawce 23%, jak jest czynnym podatnikiem VAT, fakturę, a nie 8%, bo 8% jest zarezerwowana dla usług noclegowych. Później flipy, przyszedł temat flipów. Aha, jeszcze odnośnie zakwaterowania, tutaj z kolei, żeby była neutralność, to kwota, trzeba się umówić na czynsz w kwocie netto, bo ten VAT jest neutralny, bo tutaj akurat mamy VAT. To o takie rzeczy uświadamialiśmy ludziom. Później przyszedł czas na flipy. We flipach to podstawowy błąd przez lata, jaki ludzie robili. Wyposażenie księgowali jako element mieszkania, a wyposażenie jest elementem ruchomym. Więc trzeba je osobno sprzedać z VAT-em i z kasą fiskalną. To uświadamialiśmy. Następnie pokazywaliśmy, jak można obniżyć zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej, jak się rozliczamy na KPIRC, a w większości przypadków działalności gospodarczej rozliczają się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dzięki znajomości różnicom remanentowym, jak można nie mrozić pieniędzy w urzędzie skarbowym. Tego nauczaliśmy. Później spółki, czas na spółki, jak prowadzić spółkę, o co zadbać, żeby Urząd Skarbowy nie wyrzucił nam z kosztów wszystkich faktur udziałowca, bo na przykład umowa jest źle zawarta, albo żeby nikt nie zarzucił nam działania na szkodę spółki, jak powinien wyglądać ruch pieniądza. Uświadamialiśmy ludziom, że pieniądze spółki są pieniędzmi spółki, pieniądze osoby fizycznej udziałowca są pieniędzmi udziałowca. Tego typu rzeczy były właśnie i tutaj mamy do dziś, prezentujemy taką prezentację działalność czy spółka, jak spółka to jaka i pokazujemy, jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i z czym to się wiąże pod kątem odpowiedzialności ZUS-u, VAT-u, dochodowego, podwójnego opodatkowania i tak dalej.
A teraz gorącym tematem jest Polski Ład. Jak się przygotować pod ten Polski Ład? Ale cały czas coś się zmienia. Teraz się pojawiły informacje w prasie, że jednak amortyzacja mieszkań ma być jeszcze w 2022. Zobaczymy, co będzie później. Nie wiemy, czy za chwilę informacji nie będzie, że na przykład najem prywatny można będzie jednak rozliczać na zasadach ogólnych. Tego nie wiemy. To się zmienia jak w kalejdoskopie. Trzeba to na bieżąco śledzić. Niemniej trzeba się cały czas przygotowywać. Więc teraz tym tematem numer jeden jest Polski Ład. W Polskim Ładzie ma wyjść estoński CIT, więc estoński CIT zaczyna być gorącym tematem. Też. Znaczy, ale estoński CIT no to chyba już działa i całe 330 chyba 6 spółek z tego skorzystało, a miało 200 tysięcy. Racja, działa i jest bardzo nieatrakcyjny, dlatego tylko tyle podmiotów się skusiło. Tak, może de jure działa, ale de facto nie działa. Pomijając te 300 parę podmiotów, tak, 300 chyba 30 parę podmiotów. I właśnie tak, a teraz będzie wystarczyło, że spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników. Udziałowcami są czy wspólnikami są osoby fizyczne. Większość przychodów pochodzi z działalności operacyjnej, nie ma spółka udziałów w innych podmiotach, wtedy spokojnie może skorzystać z tego estońskiego CIT-u. Czyli... i na dodatek on będzie o tyle atrakcyjny, że dla małych spółek CIT plus PIT przy podwójnym opodatkowaniu i dopiero przy wypłacie dywidendy, czyli można obracać 100% kapitału, płacimy tylko efektywnego podatku 20%, bo będzie można od tego podatku od dywidendy sobie odliczyć bardzo dużą część. Czyli co, naprawiają estoński CIT? Tak. Naprawiają. No, nie wiem, czy to było na próbę. Nie wiem, dlaczego w takim kształcie wprowadzili go na 2021 rok, jak można było od razu go w takim kształcie wprowadzić, jak teraz proponują. Więc... tak, sprawiają, że ten estoński CIT staje się najprawdopodobniej w 2022 roku stanie się atrakcyjny. A mi się wydaje, że Estonia powinna oskarżyć rząd polski o obrazę, o szkalowanie, że nazwali system podatkowy estoński CIT, a ten estoński CIT nawet przy estońskim CIT-cie nie stał. To jakby na malucha mówić Mercedes. No to po prostu... Tak, dużo w tym prawdy. Okej, okay. Wiesz co, jak opowiadałeś o tych podatkach, o tych zmianach, o tym, na co ludzie nie zwracali uwagę, to zauważyłem pasję w tobie. Wiesz, przyspieszyłeś, zacząłeś szybko mówić, widać, że tym żyjesz, ale wiesz co, wymieniłeś tyle różnych rzeczy i jak ja bym sobie pomyślał, gdybyś ty napisał książkę o inwestowaniu w nieruchomości, to byś nie zachęcał jak Kiyosaki do inwestowania, tylko chyba byś ludzi wystraszył, że to jest tyle tych różnych tutaj drobnych rzeczy i gdzieś się walniesz i problem jest. Tak, i my właśnie pomagamy, tak, to odniosę się właśnie do pierwszej części twojej wypowiedzi. Jak najbardziej jest to moja pasja, dlatego też się ożywiłem i mówiłem w sposób dużo bardziej dynamiczny niż wcześniej, bo zazwyczaj powoli mówię, ale jak mówię o podatkach, o finansach, o tym, co mnie pasjonuje, to rzeczywiście wtedy czuję w sobie werwę i lecę. Tak, tak mam. A jeżeli chodzi o książkę, to książkę wydam na początku przyszłego roku o podatkach dla przedsiębiorców i właśnie celem tej książki, czy naszym celem, jak udzielamy konsultacji, szkolimy ludzi, to chcemy, żeby potrafiły te osoby się poruszać na tym polu minowym i żeby osiągnęły swój cel w sposób bezpieczny, i jak najbardziej to możliwe, zgodnie z prawem, w sposób jak najkorzystniejszy ekonomicznie, też pod kątem podatkowym. Dokładnie, tylko no, bardzo często tak jest, że no, ja przynajmniej mam ten problem, może niekoniecznie z podatkami, bo interesuję się podatkami i kumam i chcę wiedzieć, ale w takich różnych dziedzinach innych,
gdzie są specjaliści. Gdzie są specjaliści, którzy... jest ich dużo, ale oni chcą cię nauczyć, jak ty sobie rozwiążesz problem. Nie? Na przykład specjaliści od marketingu. Oni opowiadają, że trzeba to robić, tu nacisnąć, tam kampanię zrobić, jakieś obliczyć, te ROI, cuda i tak dalej. Ale mało jest takich specjalistów, do których można byłoby po prostu iść i powiedzieć: cześć, mam taką firmę, taką uczelnię, chcę, żebyś ją rozreklamował, budżet jest taki i pracuj. Nie chcę ja zdobyć tej wiedzy, ja chcę, żebyś to ty zrobił fizycznie. Nie to, że ja ci wydeleguję pracownika, ty go nauczysz, on to zrobi, ja muszę go sprawdzać. Nie, nie, nie. Ja chcę, żebyś ty do mnie przyszedł, tak, przyciągnąć, sieć tu przy tym biurku, rok i twórz kampanie promocyjne, cudawianki. I tak sobie myślę, Jezus Maria, gdybym ja miał 2 lub 3 mieszkania, gdzieś tam w planach sobie kupić na wynajem i tak dalej, gdybym ja jeszcze musiał się szkolić o podatkach, to Jezus Maria, przecież to by było, wiesz, no trzeba tyle informacji zdobyć po to, żeby jakiś tam dochód mieszkaniowy mieć, to ja bym wolał to oddać komuś. To jest kwestia konsultacji. U nas konsultacja trwa 75 minut i my podczas jednej konsultacji najczęściej układamy biznes od strony podatkowej. Wyciągamy informacje, najpierw klient jeszcze przesyła zagadnienia, żebyśmy się przed konsultacją zapoznali. Jeszcze opowiada na początku o swojej sytuacji, potem układamy. I na od każdej strony sprawdzamy, czy tutaj wszystko jest dopilnowane, jest bezpiecznie, czy jest optymalizowane, czy można to jeszcze zoptymalizować. Też patrzymy, jakie klient ma podejście do ryzyka, tolerancję ryzyka do ryzyka, jakie są jego cele, czy na przykład jego celem jest reinwestowanie pieniędzy, czy życie za te zarobione przez firmę pieniądze. I mając ogół informacji od klienta, klient nakreśla, co dokładnie chce, jaki jest jego cel i my mu pomagamy to wszystko poukładać. I w 75 minut jesteśmy w stanie to zrobić, a potem oczywiście, jak klient chce korzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które rzetelnie obsługuje klienta i rozumie też biznes klienta, no to wtedy nasze biuro rachunkowe już go prowadzi. I jak ma potrzebę się skonsultować, no to tak ad hoc się skonsultuje z doradcą podatkowym. I tak to działa. Uważam, że większość przedsiębiorców powinna przynajmniej raz w roku spotkać się z doradcą podatkowym i zrobić sobie taki audyt podatkowy. No chociażby opowiedzieć i dowiedzieć się, co się zmieniło, prawda? Tak. Gdzie tam są zagrożenia, co przygotować, bo nagle się okaże, że nie wiem, wszyscy nie będą potrzebować spółek, tylko będą potrzebowali jakichś innych spółek. No to może sobie wcześniej zarejestrować, bo te KRS-y to tak działają, jakby chciały, a nie mogły. I tak dalej. Ale już zostawmy może przepisy, takie stricte, bo nie do końca chcę przynajmniej ja rozmawiać o konkretnych przepisach, bardziej o branży, o prowadzeniu biznesu, bo no, trafiliście na te złote czasy w doradztwie podatkowym, bo jest tego mnóstwo, ale firma rośnie i nie masz takiego wrażenia, że w prowadzeniu firmy to tak jest na dobrą sprawę coraz mniej doradzania podatkowego, a coraz więcej zarządzania już? Tworzymy strukturę w naszych firmach i też są osoby bardzo, bardzo odpowiedzialne, bardzo dobre, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, o zarządzanie, i na takim średnim szczeblu to w naszych firmach, w naszej chociażby spółce księgowej, to koordynatorzy zarządzają zespołami. Jest też szkoleniowiec, jest dział szkoleniowy, jest ileś zespołów, koordynatorzy, którymi koordynatorzy kierują, i tak naprawdę to zarządzanie jest, my z Grześkiem, jeszcze jest jedna osoba,
która jest członkiem zarządu, my podejmujemy decyzje o charakterze strategicznym lub takie najważniejsze decyzje. A kawał pracy wykonaliśmy wcześniej, bo ułożyliśmy procesy. Mamy procesy, procedury w firmie i to działa. Więc teraz to praktycznie może nie jest to tylko kalibracja. Oczywiście trzeba czuwać, natomiast dzięki temu, że stworzyliśmy i strukturę w firmie, i procedury, to zarządzać firmą jest dużo łatwiej. To co jest takim na tym rynku na największą trudnością teraz? No bo przeważnie trudności są dwie, albo za mało klientów, albo za mało pracowników, tak? Ale macie jakąś wielkość firmy i podejrzewam, że no każdy chce gdzieś tam się rozwijać, by być większy. Pytanie jest, dlaczego już tymi większymi nie jesteście? Gdzie jest to taka największa przeszkoda do pokonania teraz? Mówisz, że większymi nie jesteśmy, czyli nie jesteśmy jeszcze korporacją? Znaczy, no korporacją, nie korporacją, ale wiesz, na etapie rozwoju przedsiębiorstwa no są różne etapy. Czasami po prostu, nie wiem, się produkt nie sprzedaje, a czasami się produkt sprzedaje, tylko ludzi nie ma. A czasami się produkt sprzedaje i ludzi nie ma, ale znowu hala jest za mała, wiesz, o to chodzi. Gdzie teraz jest ta trudność, którą trzeba pokonać, albo takie biura rachunkowe, podatkowe mają? To co jest problemem? Nad czym czemu ostatnio nie mogłeś spać? O, tylko się zastanawiałeś, jak rozwiązać problem. Wbrew pozorom, prowadzenie biura rachunkowego jest bardzo trudnym biznesem. Ze względu na to, że osoby, które pracują, współpracują z nami, muszą być bardzo dobrze przeszkolone. W naszym biurze rachunkowym bardzo duży nacisk kładziemy na jakość i na terminowość. Żeby móc to zapewnić, to musimy odpowiednio przeszkolić ludzi, co trwa parę miesięcy. I oczywiście też zapewnić im wsparcie w postaci koordynatorów, w postaci procedur. I to jest de facto w prowadzeniu biura rachunkowego bardzo, bardzo trudne, żeby odpowiednio zrekrutować ludzi, przeszkolić czyli odpowiednich i odpowiednio zrekrutować odpowiednich ludzi, następnie ich odpowiednio przeszkolić, a potem, żeby też na początku czuwać, że się dobrze wdrażają i później mimo wszystko cały czas zapewniać im wsparcie merytoryczne. A oprócz tego w prowadzeniu firmy niezwykle ważna jest atmosfera, jest komunikacja, relacje międzyludzkie, te umiejętności miękkie. I to jest mechanizm naczyń połączonych. No to jest jak domek z karty. Jak jedna karta przewróci, cały domek się sypie. Więc trzeba tutaj bardzo uważać. Zarządzanie firmą, to żeby dobrze zarządzać firmą, to trzeba mieć bardzo wysokie umiejętności twarde i umiejętności miękkie. I tutaj je łączyć, czuwać nad tym, żeby wszystko się ze sobą synchronizowało. Jasne, powiedziałeś o jakości, tak? Że terminowość i jakość. Czyli te dwie rzeczy. No terminowość, no to biuro księgowe, no to znamy tą miesiączkę przedsiębiorcy, prawda? Że trzeba tam ZUS wysłać, PIT-y i VAT-y. I to tak co miesiąc. Ale jakość, jak można mierzyć jakość w przypadku biura rachunkowego? Wystarczy, że poprosisz jakiegokolwiek przedsiębiorcę, który prowadzi spółkę z o.o., to żeby ci podesłał obrotówkę. To już od razu zobaczysz, jaka jest jakość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czyli co, że nagle dziewczyny w biurze rachunkowej, jak zostaną poproszone o bilans czy jakieś dokumenty, to one... To będzie na za dwa dni, bo my tam jeszcze tej góry faktur nie zeskanowali. Może tak być. Albo na przykład nawet jak jest zamknięty jakiś okres, to na obrotówce na przykład może być bardzo wiele pozycji nierozliczonych i nie wiadomo, co skąd się bierze.
Więc ta jakość, wszystko musi się zgadzać, wszystko musi być dopięte, wszystko musi być zgodnie z przepisami, zaksięgowane. W spółkach porozliczane. Jak jeszcze bardziej szkoliłem tak operacyjnie, bo teraz tak jak mówię, mamy dział szkoleniowy, mamy koordynatorów, ale jeszcze 2-3 lata temu ja szkolenia prowadziłem dla księgowych w firmie. Dalej je prowadzę, ale już takie bardziej ogólne, a przedtem bardziej operacyjne. I prosiłem księgowych, żeby pokazali mi obrotówkę i pokazałem im, jak czytać obrotówkę. Przez wszystkie konta przechodziłem na obrotówce i ja potrafiłem powiedzieć, co się w spółce dzieje, czym spółka się zajmuje, co się dzieje i dlaczego niektóre konta są nierozliczone i podawałem przyczynę. Czytałem z obrotówki i doprowadziliśmy do tego w naszym biurze rachunkowym, że na każdej obrotówce jest czysto i księgi przedstawiają stan faktyczny, bo księgi muszą przedstawiać stan faktyczny. Więc o to dbamy i wiem o tym, że bardzo trudno jest taki stan osiągnąć. Jest, ale też, wiesz, no, umówmy się, trzeba zawsze prowadzić dwie księgowości. Jedną dla siebie, a drugą dla urzędu. Chociażby dlatego, że ta lista kosztów, które nie są kosztami uzyskania przychodu, jest coraz dłuższa. A nawet planują zlikwidować prawie wszystkie koszty, jeżeli jesteś osobą powiązaną ze spółką. Więc chcą to przesunąć. Na szczęście chcą to przesunąć na 2023. Na razie zobaczymy, jak będzie później. Super, 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 nie? Chcą przesunąć. Jacy oni są łaskawi, nie? Ale popatrz, no, podatek dochodowy powoli się zamienia w podatek obrotowy, bo coraz mniej kosztów możesz liczyć w koszty. Jakieś ograniczenia leasingów nie leasingów i tak dalej, więc de facto trzeba zawsze liczyć dwie książki. Rzeczywiście, podatek dochodowy od osób fizycznych staje się podatkiem przychodowym. Bardzo jest silna tendencja, żeby ludzie przechodzili na ryczałt, a nawet jak są na liniówce czy na skali, to też, tak jak mówisz, są ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów i też była propozycja, żeby zabrać amortyzację mieszkań. Zobaczymy, na czym to się skończy. Tak, zgadza się. A jeżeli chodzi o spółki, to są koszty, które są kosztami firmowymi, ale nie są kosztami podatkowymi. Czyli mówiłeś te koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast rachunkowość to nie podatki, bo trzeba odróżnić zysk netto od dochodu do opodatkowania. Dochód do opodatkowania wykazujemy w CIT-cie, a zysk netto, czy cały rachunek zysków i strat, bilans i tak dalej, w sprawozdaniu finansowym. I chodzi o to, że właśnie ważne jest, żeby przedsiębiorcy zrozumieli, że księgowość nie jest tylko po to, żeby policzyć podatki. Zwłaszcza w spółkach z o.o. Bo okej, z jednej strony wyliczamy ten CIT, a z drugiej strony widzimy, w jakiej kondycji jest firma. I rzetelnie prowadzone księgi pomagają nam w planowaniu finansowym. Dzięki rzetelnie prowadzonym księgom możemy sobie wrzucić do Excela, którym jest taki forecast, prognoza i widzieć, gdzie będziemy za rok, za dwa, za trzy. Mało tego, jak był COVID, jak zaczął się COVID, my taki właśnie Excel prowadzimy, taki forecast. Od razu zaktualizowaliśmy go, narzuciliśmy jakiś pesymistyczny scenariusz i wiedzieliśmy, czy przetrwamy, czy nie przetrwamy. Jak się coś, co zakładaliśmy najgorszego, stanie. I od razu zapaliła się lampka, jak coś najgorszego się stanie, co musimy robić, żeby przetrwać. Więc bez dobrze prowadzonej księgowości, rachunkowości, takiego pliku, takiej rachunkowości zarządczej, czy tego planu finansowego, forecastu nie zrobimy. A ten forecast naprawdę może nam się przydać do tego, żeby wiedzieć, gdzie będziemy za kilka lat lub jak coś się złego stanie, co musimy zrobić, żeby przetrwać.
No tak, ale może wtedy jak ktoś ma jakąś tam większą firmę, bo takie kilkuosobowe, no to chyba ten szef to doskonale wie, co tam się dzieje i po co mu jakieś tam jeszcze wykresy, Excele, po co sobie zaprzątać głowę? Przecież to jest tylko mała firmka. Ale chcemy się rozwijać. Większość osób, które są u was w Asbiro, one chcą się rozwijać, one chcą budować firmę. Patrz, jacy pazerni. Dobrze myślą. I im jak najbardziej taka wiedza o firmie, żeby umieć czytać dokumenty finansowe, jest potrzebna. Z jednej strony tak, wiedzą, jak prowadzić biznes, jak go rozwijać, ale co z tego, że wielu przedsiębiorców wie, jak robić biznes, jak totalnie nie ogarnia finansów i traci kupę pieniędzy przez to, że nie ma podstawowej wiedzy, jak działa mechanizm finansowy lub podatkowy. Niestety, znam takie przypadki, że naprawdę bardzo dużo ludzi zarabiają, a na koniec miesiąca nic im nie zostaje, albo są w długach, albo niewiele im zostaje, bo po prostu okej, są dobrzy w tym, co robią, super sprzedają, super, super zarabiają, ale to jak Kiyosaki mówił, nieważne ile zarabiasz, ważne ile zostaje ci na koniec miesiąca i właśnie, żeby zostało dużo na koniec miesiąca i żeby budować, rozwijać firmę, to musimy mieć tę wiedzę finansową, żeby wiedzieć, jak zarządzać tymi pieniędzmi, które zarobimy. I tutaj właśnie też ta wiedza podatkowa jest niezbędna. Amen, Marku. Amen. I niestety musimy się tych podatków uczyć. Wiedzy finansowej to chyba każdy bogaty człowiek powinien gdzieś tam umieć spojrzeć na jakieś raporty, więc jeżeli będziemy chcieli kiedykolwiek być bogaci, to ta nauka nas po prostu czeka. I nawet jak tego nie lubimy, to chyba warto się tymi tematami zainteresować. Dzięki wielkie, Marku. Dzięki. Widać, że bije od ciebie pasja i się znasz na temacie i moglibyśmy pewnie tak jeszcze bardzo długo wziąć ten Polski Ład na warsztat i mówić, bo zapowiada się naprawdę trzęsienie ziemi. Też tak uważasz? Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jakie będzie brzmienie przepisów, jak prezydent będzie podpisywał ustawę. Poczekajmy jeszcze do końca listopada. Czyli na razie nie panikujesz? Nie, na pewno nie, na pewno będzie gorzej niż jest, natomiast może nie będzie aż tak źle, jak to wygląda w drugiej wersji projektu ustawy nowelizującej. Niemniej zdobywajmy wiedzę i przekuwajmy tę wiedzę na sukces, bo nawet jak ten Polski Ład wejdzie, to ci, którzy zdobędą wiedzę i ją zastosują, może wyjdą na tym nawet lepiej. No właśnie, zdobywajmy wiedzę, do których krajów warto wyjechać, bo jak tutaj Marek powiedział, jak ją zastosujemy, to wyjdziemy na tym lepiej. Żartuję, ale to też jest jakieś wyjście, jak już będzie tak źle, prawda? Może będzie dobrze. W Polsce też można fajnie biznes prowadzić, go rozwijać i żyć na dobrym poziomie, więc wierzę, że nawet w Polskim Ładzie wielu ludzi się tutaj odnajdzie i będzie sobie godnie żyło i fajnie rozwijało swoje firmy. No pewnie, że można. Polska jest jeszcze w miarę normalna. Jakbym pomyślał, co tam na przykład w takiej Francji się robi, czy w Hiszpanii, to po prostu aż strach się bać. Do nas jeszcze tak strasznie nie ma. Marku, wielkie dzięki za rozmowę. Mistrz podatków, wygooglajcie, jakbyście chcieli z Markiem może podyskutować, pokonsultować, jakbyście mieli jakieś takie pomysły. A ja, Marku, wrzucam piwo do lodówki, będziesz następnym razem na Asbiro, no to będzie jak znalazł do kontynuacji podatkowej dyskusji. Pewnie już będzie Polski Ład. To... No, widzimy się 23 października. A, wcześniej się to jeszcze, widzimy. Jeszcze tak. Prezydent chyba nie zdąży podpisać ustawy nowelizującej. Tak jest. No to co? Ale miło będzie porozmawiać. Dokładnie. Piwo będzie, wszystko będzie. Dzięki, wolności, sukcesów życzę i do zobaczenia. Pa! Dzięki, do zobaczenia.